Dzisiaj chciałem Wam też powiedzieć na szybko o świadomości treningów. W grupie ja to mówiłem dzisiaj na naszych treningach, ale chciałbym, żebyście każdy drill, który robimy na treningach na hali, wszystko co tam widzicie, musicie sobie odtwarzać na to, co to jest za fragment meczu. Wszystkie drille koszykarskie, jakie robicie na hali, są po to, żebyście potem umieli używać te rzeczy na meczu. Czyli jeżeli nie wiecie na przykład, po co jest jakieś ćwiczenie, nie możecie się wstydzić zapytać, po co to jest. Na treningach trzeba zadawać pytania. Nie wierzę, że znacie na wszystkie odpowiedzi, że wszystko zrozumieliście, wszystko usłyszeliście i tak dalej. Więc nie wstydźcie się pytać. Jeżeli jakieś ćwiczenie wykonujemy i Wy na przykład nie czujecie, nie jesteście w stanie sobie umiejscowić tego ruchu, który robimy na meczu, no to pytajcie nas, że wtedy my Wam to powiemy, wtedy Wasza skuteczność, jeżeli chodzi o wykonywanie ćwiczeń, wzrasta. Rozumiemy? Czy nie? To brak pytań na treningach albo właśnie takie, nazwijmy to, niepytanie właśnie trenerów. Najgorsze jest, że jeżeli czegoś nie rozumiecie, to stajecie sobie piąci, szóści, siódmi w kolejce i patrzycie, co inni robią i staracie się kopiować. My na kampie, oprócz tego, że Was chcemy nauczyć koszykówki i tak dalej, bardzo chcemy, żebyście byli pewni siebie. Pewność siebie jest ciężka do... Niektórzy młodzi ludzie mają naturalny dar pewności siebie. Po prostu tacy są, że gadają, pach, 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 zadają pytania. Jest to u nich naturalne. Niektórzy jeszcze tego nie mają. Nie jest to cecha, której nie da się wyrobić u siebie. Można być pewnym siebie, tylko trzeba sobie to odpowiednio wypracować, trzeba stosować odpowiednie narzędzia. Taką pierwszą pewność siebie, którą my chcemy w Was wskrzesić, jest pewność siebie w życiu, czyli w porozumiewaniu się z ludźmi. Tutaj macie 60 osób, mniej więcej w Waszym wieku. Wszyscy przyjechali trenować na kamp, wszyscy się interesują koszykówką. Chciałbym, żebyście nie mieli wstydu z gadaniem z ludźmi, których nie znacie. Żebyście przede wszystkim ze sobą rozmawiali. Czy to na stołówce, czy między treningami. Nie przechodźmy w ciszy obok naszych ziomków z kampu, bo umiejętność poznawania nowych ludzi zapewnia Wam sukces w życiu. Jeżeli będziecie na zdrowie, jeżeli będziecie mieli umiejętność taką, żebyście wchodzili w nowe środowisko, w nowych ludzi i będziecie umieli z każdym złapać dobry kontakt, nie będziecie się wstydzili z nimi zagadać, znacznie łatwiej będzie Wam zrobić karierę nie tylko w sporcie, ale w życiu. Życie koszykarza zawodowego to jest ciągłe zmienianie ludzi. Pamiętajcie, że nie będziecie grali w swoich klubach całą karierę. Czasami będziecie wchodzili do szatni w połowie wakacji i wszyscy będą nowi. I Wy będziecie musieli szybko zacząć z nimi gadać, współpracować. Każdy jest inny i każdy ma jakieś swoje cele. Więc takie umiejętności poznawania nowych ludzi, to kamp jest najlepszy, żeby sobie pogadać z takimi ludźmi, zapoznać się i tak dalej. Nie mówię, że macie się przyjaźnić ze sobą codziennie, dzwonić po kampie, ale po prostu warto rozmawiać z ludźmi, których nie znacie. Nawet zapytać, skąd jesteś, co robisz. To jest być ciekawym drugiej osoby. Każdy ma jakąś fajną historię. Warto też powiedzieć o sobie. Musicie się nauczyć też mówić o sobie, o swoich rzeczach, o swoich marzeniach. Ta pewność siebie jest najprostsza do zrobienia. Dlatego nie wstydźcie się ze sobą gadać. Nie wstydźcie się z nami gadać. To po pierwsze. Druga rzecz, jak widzimy innych ludzi na ośrodku, czyli na przykład ludzi, którzy nam dają jedzenie i tak dalej, to też nie traktujcie ich jak powietrze, tylko mówcie do nich dzień dobry, miłego dnia, dziękuję i tak dalej. Ponieważ u nas w Polsce niestety tak nie ma takiego, nazwijmy to, nie ma takiej kultury, że mamy small talk, że zaczynamy sobie gadać z ludźmi, jesteśmy mili dla siebie, tylko mówimy dzień dobry, do widzenia i koniec, nie ma nic. Starajcie się być tymi, którzy pierwsi nawiązują kontakt, zagadują, jak panu minął dzień, bla, bla, bla. Wszystkie rzeczy takie naprawdę otwierają człowieka i to jest rzecz, którą możecie zacząć teraz, już jak stąd wyjdziecie. Nie trzeba czytać książek, nie trzeba chodzić na kursy, bo wszyscy potrafią mówić, wszyscy się mogą porozumiewać. Trzeba tylko przełamać ten strach zagadywania do obcych osób. Jest to niesamowita umiejętność, która będzie Wam pracowała w koszykówce, w życiu prywatnym, zawodowym, we wszystkim, w szkole. Naprawdę polecam Wam. Więc nie wstydźcie się gadać z innymi, obcymi osobami. No i tutaj na kampie starajcie się jak najwięcej znajomych poznać. To jest taka pewność siebie życiowa. A ta druga pewność siebie, koszykarska, jest nam potrzebna teraz, żebym Wam powiedział, jak ona wygląda. Jak myślicie, co to jest pewność siebie w koszykówce? Jak ona się objawia? Nie zgłaszamy się, tylko mówimy, dobra? Że na przykład możesz trafić albo możesz być na lepsze. Tak, ale w szkole w Irlandii trzeba się zgłaszać, czy można mówić od razu? Nie, trzeba się zgłaszać. Okej. Okay. A ten nauczyciel na nas krzyczy. Dobra. No, dobra, czyli że wierzysz, że trafisz do kosza, tak? Do kosza.
bać się grać z piłką. No, dobra, może nie bać się po prostu podejmować decyzji na boisku, tak? Co jeszcze? Nie bać się czegoś spróbować. Ogólnie w życiu warto próbować nowych rzeczy, jeść nowe rzeczy. Na treningu, dzisiaj mówiłem w grupie A, jeżeli nam nie wychodzi jakiś rzut słabszą ręką, to na treningu starajmy się używać to, czego nie potrafimy, czyli nowe rzeczy. Pewność siebie, koszykarska, taka, że jesteśmy dobrym graczem, jesteśmy pewni swoich umiejętności, ona się nie bierze z oglądania filmików na YouTubie, że jesteś najlepszy, jestem super, jestem fantastyczny, bo to jest puste wszystko. Można się przemotywować i to nie ma żadnej wartości. Pewność siebie musi się wziąć z tego, że wy jesteście pewni siebie, ponieważ jesteście pewni swoich umiejętności. Czyli musicie z tyłu w głowie tam mieć, że dobra, wakacje poświęciłem na dobre treningi. W klubie, czy gdzie, tam gdzie gram, daję się wszystko. Widzę, że robię postępy, trenuję świadomie, czyli rozumiem, po co są moje treningi i tak dalej. I to jest ta pewność siebie, która sprawia, że okej, mam podstawy twierdzić, że jestem całkiem dobrym graczem. Jeżeli przychodzi do meczu, to pewność siebie musimy zbudować tak, że cały tydzień dobrze trenowaliśmy, wiemy dużo o naszym rywalu, jesteśmy pewni siebie, swoich umiejętności. Każdy z was, jak tutaj siedzicie, nieważne czy grupa C, czy grupa A, nieważne jakie roczniki, już teraz powinniście wiedzieć, jakie są wasze mniej więcej mocne strony. Na czym bazuje wasza gra? 3-4 rzeczy, na których bazujecie. Jak możecie zdobywać punkty? Jeżeli na przykład nie wiecie tego, to warto już zacząć się nad tym zastanawiać. Bo nie możecie powiedzieć, że jestem dobry we wszystkim. Żaden gracz na żadnym poziomie, czy gra w NBA, w Eurolidze, w Ekstraklasie Polskiej, czy gdziekolwiek, czy w U18 w kadrze, czy w U16, każdy gracz ma kilka cech, na których bazuje. Im jesteśmy młodsi, tym mamy trochę więcej czasu, żeby je znaleźć. Im jesteśmy starsi, już musimy znać swoje mocne strony. Czyli jeżeli ktoś ma jakiś dobry rzut po jednym koźle w prawo, pull-up do góry, dobra, to jest moja strona. Druga, super mijam na lewą rękę. Mam super trójkę z kornera, mam super gram jeden na jeden w obronie i tak dalej. Musicie znaleźć swoje mocne strony i ta pewność siebie, jeżeli już je macie, byście wiedzieli, że na treningach mi to wychodzi, trenuję to i tak dalej, zacząć to stosować na meczu, znajdować swoją przewagę nad rywalem i tak grać. Niestety obawiam się, że większość młodych graczy ma taki problem, że wy za bardzo nie analizujecie tego, jakie są wasze mocne strony, tylko na meczu co wyjdzie, to wyjdzie. Mam penetrację, bo sobie spenetruję, rzucę jakiś dziwny rzut, pach, trafiłem, fajnie, nie trafiłem, nie. Każdy musi już z was świadomie poszukać swoich mocnych stron. Jeżeli wy nie wiecie, popytajcie trenerów, jak możecie je znaleźć i tak dalej. Chociaż na pewno macie klepki, rzuty, w których czujecie się pewnie. Oczywiście nie mówię tu o rzutach, które widzimy w telewizji, że chcecie wszyscy fadeaway'e zatrzywalić. To tak nie działa. Potrzebujemy rzuty, które naprawdę trafiacie. Takie rzuty, że jeżeli macie sytuację 1-1 i piłkę na topie, jest 7 sekund do końca i przegrywacie jednym, to wy musicie wiedzieć, co zrobicie. Czy zrobicie swój cross i wjedziecie pod kosz, czy zrobicie coś innego. Wy musicie posiadać wiedzę na swój temat, co zrobicie w takim danym momencie, żeby wygrać mecz, a nie oddać się przypadkowi. Dlatego w koszykówka młodzieżowa młodsi gracze, które im szybciej to skumają, tą pewność siebie, tym mają przewagę nad innymi, ponieważ też jeżeli ktoś nie wie teraz, jest teraz spanikowany, że o kurde, nie wiem, jaka jest moja mocna strona, też się tym nie martwcie, można to znaleźć, można sobie to wyszukać, tylko musicie zacząć intensywnie oceniać swoje zagrania na treningu, co nam wychodzi, co nam nie wychodzi i tak dalej. Więc tutaj się nie martwcie, ale postanówcie sobie, że przez ten camp, przez ten tydzień zaczniecie szukać swoich mocnych stron, ale też słabych. Co mi wychodzi na treningu, będzie dużo drillów, które będą miały różne crossy, wykończenia, zatrzymania, drive'y i tak dalej. Musicie wiedzieć, czym jesteście dobrzy, czy może gracie jeden na jeden, czy macie może dobry rzut, czy jesteście super obrońcami. Wszystko to na swój temat musicie poznać, żeby potem bazować na tym, budować pewność siebie na swoich mocnych stronach, a nie po prostu, że a dobra, będę grał, jestem świetny. Tak to nie działa. Musicie wiedzieć, po co idziecie na mecz. Więc że wszystkie rzuty, koszykarze zawodowi, którzy oni tam trafiają, widzicie czasami, że oni są mega pewni siebie, że gościu rzuca, po jego twarzy widać, że on trafi. Czasami nawet już od do rzut już widać, że co jest, Paweł, śpisz? Ale masz coś na to? Dobra. Pomyślałem, zamknąłeś oczy, myślałem, że zasnąłeś. A ja tu o twojej pewności siebie mówię. Ale słyszysz mnie? Słyszę. Dobrze. I słuchasz? Słyszę. Doskonale. Więc tak. Gracze, których oglądacie, ci zawodowi, oni sprawiają wrażenie, że wiedzą, co robią. Tak? Jak ich widzicie, jak chodzą. Tylko dlatego, że mają przewagę nad wami taką, że trenują kilkanaście lat więcej, oddali kilkaset tysięcy rzutów więcej. Wszystkie rzuty, które ci koszykarze oddają na meczach, oni już je oddali na treningu. Dla nich to jest normalne. Oni wiedzą, co, oczywiście trenerzy im pomagają scoutingiem, przygotowaniem i tak dalej.
oni wiedzą mniej więcej, czego się spodziewać. Wszystkie te rzuty, które oni oddają na wygraną, czy grają jeden na jeden, to ci gracze mają swoje mocne strony. Każdy ma słabe, mocne i stara się je wykorzystywać na boisku. Oni już te rzuty oddali. Dlatego wy, jeżeli chcecie na meczu być pewnymi siebie graczami, musicie stwarzać sobie warunki meczowe na treningu. Czyli na przykład, jeżeli mamy ćwiczenia, w których robimy jakieś crossy, rzuty, biegamy, jeżeli robicie to na 60%, to potem na meczu nie uda wam się nic zrobić, jeżeli będziecie chcieli zrobić to na 100 jeszcze z obrońcą i z presją. Musimy robić sobie warunki meczowe na treningu. To oznacza, że mamy się zachowywać na treningu tak, jakby to był nasz mecz. Czyli jeżeli przychodzę na trening i mam ćwiczenia, to robię to na maksa. Pach, pach, pach. Chwila jest przerwy, wyłączam się, odpoczywam, chwila wody, znowu pach, pach, pach. Cały czas jesteście na meczu. Nawet jeżeli nie mamy treningi bez kontaktu, to wy, piłka, kosz, przecież jest taka sytuacja na meczu. Wszystko musi być na końcu. Wykończenia, nie jakieś wolne rzuty takie i tak dalej, tylko wszystko ma być na 100%. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, mówimy trenerowi, że potrzebujemy odpocząć, pach, wracamy i dalej robimy wszystko na 100%. Tylko zapewniając sobie warunki meczowe na treningu, będziecie trafiali na meczach. Nie da się nagle, to się tak nie przełącza. Często jest tak, że na przykład w drużynach młodzieżowych środa, czwartek, piątek dopiero jest jakaś taka większa mobilizacja na treningu, czuć atmosferę meczu. To jest błąd. W zawodowej koszykówce atmosferę meczu czuć od poniedziałku, kiedy się przychodzi już i się szykuje do sobotniego meczu. Jeżeli macie takie u siebie przeświadczenie, że w czwartek się stresujecie, już myślicie o meczu, o Jezus, teraz jest mecz w sobotę, musimy się bardziej przyłożyć, trzeba zmienić to nastawienie. Każdy trening jest jakimś przygotowaniem do meczu. Każdy ma was do czegoś przybliżyć. Takie, że teraz się nastawiamy, a teraz nie, to jest bardzo duży błąd. Więc chciałbym, żebyście byli pewni siebie. Jeżeli na przykład na meczu nie wpadną nam jakieś rzuty, a uwierzcie mi, że więcej rzutów w swoim życiu nie traficie niż traficie, i to może powiedzieć każdy koszykarz o sobie, nie ma gościa, który trafił więcej niż nie trafił, więc mówię o całej karierze, czasami się zdarzają mecze, że ktoś ma, albo nawet serię meczów, że ktoś ma duży procent, ale ogólnie więcej nie trafiamy niż trafiamy. Jak zbudować swoją pewność siebie po tych niecelnych rzutach? Warto po każdym meczu przeanalizować sobie, jakie rzuty oddaliśmy, i w tygodniu tym pomeczowym oddawać te rzuty na treningu. Zrobić sobie takie drille, że dobra, nie trafiłem po penetracji floatera jakiegoś, bo gościu coś tam mnie szturchnął. To poświęcam tydzień, żeby tego floatera trafiać. Robię te rzuty. Nie trafiłem jakiegoś ważnego rzutu, midrange, po koźle i tak dalej. Też ten rzut sobie odtwarzam. Potem, jeżeli ta sytuacja do nas wróci na meczu, to nasz mózg i nasze ciało będzie pamiętało, że dobra, nie będzie pamiętało tego, że miesiąc temu nie trafiłem takiego rzutu na meczu, tylko będzie pamiętało, że 100 razy trafiłem na treningu ten sam rzut już później po tym meczu. I rzeczywiście to będzie wpadać. I z miesiąca na miesiąc, z roku na rok ta wasza pewność siebie będzie wzrastała. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziecie cierpliwi i ten mindset, który tutaj staramy się wam, będziemy starali, bo to był pierwszy dzień, włożyć do głowy, wtedy to zacznie działać. Ale trzeba być cierpliwym i tak jak mówię, namawiam was do bardziej świadomego trenowania. I przede wszystkim od jutra już, albo od teraz, do gadania między sobą. Jutro poznawania nowych ludzi, brania energii od każdego obcego, którego spotkacie, patrzenia ludziom w oczy, mówienie dzień dobry, miłego dnia i tak dalej, przede wszystkim rozmawiania ze sobą w grupach. To tyle a propos pewności siebie. Dzisiaj był pierwszy dzień taki trochę duszno, trochę deszczu. Jutro będzie chyba trochę chłodniej, ale będziemy już trenowali trochę ciężej. Każdy dzień na kampie już do końca będzie coraz cięższy, więc chciałbym, żebyście dużo czasu poświęcali na regenerację między treningami. Dużo śpimy, dużo jemy. Widzicie, że posiłków jest dosyć sporo, więc bierzemy sobie owoce na wynos i tak dalej. Okay? Co do jutra, otwórzcie plan. Mi kozuje, grupa C na dużo. Zakodowali, czy jest zmiana? Grupa B idzie 7.30, pod stołówką spotyka się z trenerami i potem grupa B o 9.00 hala plus stadion, bierzemy buty na stadion, a grupa B o 10.30 ma, grupa C o 10.30, czekaj Stachu, o 10.30 ma halę, a grupa A przychodzi tutaj na siłkę lider, inna siłownia, ale w tym budynku. I potem już wszystko się dowiecie, co i jak, co chciałeś. Jest. Resztę się dowiemy od trenerów z treningu na trening. Najważniejsza informacja jest taka, żeby się nikt nie pomylił, że jutro grupa C 7.15 duża hala, grupa B 7.30 zbiórka na śniadanie, nastawiamy dobre budziki. Dzisiaj nikt nie zaspał, więc to jest dobry prognostyk przed jutrem. Fizy jeszcze będzie, gdy ktoś będzie potrzebował, więc się nie martwcie. Pytania? Spadamy. Thank you.
Mógłbym dostać lek na mój palec? Dostaniesz. Musisz się zgłosić do trenera Tobiasza. Czy mogę coś na to? Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, na siłowni, jak widzieliśmy takie piłki, tym się obtarły całe palce. No, pieczę po piłce, jak gram. Mogę na coś dostać? Na to, co? Coś wymyślę, no bo... Coś wymyślę. Okej, okay, dzięki. Ja mam jeszcze pytanie, bo pan mówił, że do wtorku mamy jeszcze chodzi w koszulkę. Jutro tylko na poranne treningi. Na poranne, dobra. A jak to